Gorące pytania w telewizji w Polsce.pl. Proszę państwa, 9 posłów Porozumienia na czele z Jarosławem Gowinem głosowało przeciwko linii Staroń, to znaczy poparło kandydaturę opozycji pana profesora Wiącka. I teraz jest pytanie, co się dalej będzie działo, dlatego że klub Prawa i Sprawiedliwości, do którego należą posłowie Porozumienia, ogłosił dyscyplinę w tej sprawie. Ta dyscyplina została złamana. Co prawda mówi się o tym, że to grozi przede wszystkim no, karami pieniężnymi, ale nie da się ukryć, że w tak ważnym głosowaniu Zjednoczona Prawica musiała się posiłkować głosami Kukiz 15 i Konfederacji, żeby je wygrać. Więc to jest jakiś, powiedziałabym, syndrom tego, że ta większość parlamentarna jest bardzo krucha i czy będzie tak w przyszłości, że do każdego głosowania trzeba będzie szukać różnych koalicjantów spoza Zjednoczonej Prawicy. I porozmawiamy o tym z Agnieszką Siewierniuk-Maciorowską, portal Dzień Dobry Białystok. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry. I z redaktorem Mirosławem Skowronem, Polskie Radio 24. Witam, panie redaktorze. Witam państwa. Może zacznijmy od takiego sondażu, który zrobił Polster dla Super Expressu. Zadał pytanie wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, wyborcom Zjednoczonej Prawicy. Kto powinien być koalicjantem Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli z koalicji odeszłaby Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina? No i okazuje się, że 42% mówi, że z nikim, 21% z Konfederacją, 14% PSL, 4% 12 z Hołownią, Lewica 10, no i Koalicja Obywatelska najsłabszy wynik 3%. Wynika z tego, że nie chcą wyborcy PiSu, żeby dokooptować do Prawa i Sprawiedliwości, gdyby zwolniły się miejsca innych koalicjantów, ale czy to jest w ogóle realne? Posłuchajmy może, zanim zaczniemy rozmawiać, jak Borys Budka dziękował Jarosławowi Gowinowi za jego postawę. Zwyciężyła opcja partyjna. Podejrzewam, że to będzie kolejny pusty przebieg w tym biegu, bo no, nie wyobrażam sobie poparcia w Senacie dla tej kandydatury. Natomiast mogę tylko podziękować, że Jarosław Gowin dotrzymał słowa mimo wielkiej presji. 9 posłów Jarosława Gowina głosowało razem z parlamentarzystami opozycji. No właśnie, pani redaktor, no jak to będzie z tą, bo tutaj właściwie Solidarna Polska zachowała się zgodnie z zaleceniami klubu, głosowała za panią senator Lidią Staroń, 9 posłów na czele z Jarosławem Gowinem głosowało przeciwko. No nie, jest to ważne, ważne głosowanie, może nie tak ważne jak nad funduszem odbudowy, ale chociaż ze względów ustrojowych chyba też ważne. No i co dalej będzie z tym wszystkim? Dzień dobry i muszę na początek trochę w innej sprawie. Piękna bluzeczka, Olu, musiałam to powiedzieć. Dziękuję bardzo. Bardzo mi się podoba i bardzo ładnie wyglądasz. A przechodząc już do spraw takich tych merytorycznych, o których rozmawiamy, to powiem, że tam nie wszyscy posłowie od Jarosława Gowina głosowali tak jak Jarosław Gowin. Między innymi poseł z mojego województwa, pan Mieczysław Baszko, głosował tak jak Prawo i Sprawiedliwość i tak jak większość Zjednoczonej Prawicy. Więc tam w samym tym porozumieniu, które jeszcze zostało, też nie jest to formacja jednolita. I to jest jakby jedna sprawa. Druga sprawa, oczywiście, że to było głosowanie ważne, bo ono ciągnie się już w zasadzie cała ta sprawa od wielu, wielu miesięcy i końca jej nie widać. I ludzie są też już zmęczeni. I wyborcy, ale też i zwykli ludzie, którzy po prostu nie znają się na polityce, ale czytają gdzieś tam, czy słuchają tych różnych doniesień. I z tego względu na pewno było to ważne głosowanie. Myślę, że Jarosław Gowin... Myślę, że Jarosław Gowin sam już nie wie, co robi tak naprawdę. Tutaj Borys Budka przekazał mu no, chyba pocałunek śmierci, mówiąc o tym, że dotrzymał słowa. Bo jeżeli tak było, chociaż no nie sądzę, to mi się tak nie wydaje, ale Borys Budka pewnie powiedział tak po to, żeby właśnie wypchnąć tego Gowina z tej koalicji Zjednoczonej Prawicy, która no, myślę, że już dawno też powinna panu Gowinowi podziękować swoją drogą za takie zachowanie, bo o ile powiedzmy Solidarna Polska zachowuje się dużo bardziej racjonalnie w wielu sytuacjach, to głosowanie nad funduszem odbudowy, nad ratyfikacją tych dużych pieniędzy z Unii Europejskiej, tam jakby Solidarna Polska od razu mówiła, jak będzie głosować, ale też wyraźnie powiedziała, dlaczego, gdzie widzi zagrożenia. I to jakby było jasne i oczywiste. Natomiast Gowin zaskakuje w najmniej oczekiwanych momentach, stawia bardzo często no, w sytuacji co najmniej niezręcznej albo dwuznacznej albo kompletnie niewiadomej.
No taki koalicjant jest bardzo trudny do współpracy, bardzo trudno poczynić jakiekolwiek ustalenia. I kończąc już swoją wypowiedź, powiem, że wydaje mi się, że Jarosław Gowin zapracował już nawet w tej chwili na to, żeby wylecieć w ogóle z polityki, bo jeżeli on liczy na to, że przytuli go Koalicja Obywatelska czy też no, totalna opozycja, no to powinien wziąć bardzo duży rozpęd i gdzieś na jakiejś potężnej ścianie czy górze nawet się zatrzymać, bo to jest nierealne. Jest im równie dobrze potrzebny, co wrzut na tam, gdzie ja siedzę, tak? Więc nie sądzę, żeby Jarosław Gowin był do czegoś potrzebny, a jego jakby postępowanie i to jakby to też jak on pokazuje innym, jaki on jest niestabilny, jak on jest niewiarygodny w układach, w umowach o współpracy, myślę, że już jakby jego czas dobiega końca w ogóle w polskiej polityce. Gdyby miał honor, złożyłby mandat, odszedłby sam. Panie redaktorze, mam takie wrażenie, że Solidarna Polska, głosując przeciwko Funduszowi Odbudowy, miała takie ciche przyzwolenie. Policzono się, wiadomo, że Lewica poprze, a Solidarna Polska tak jakby zachowała twarz. No, ostatnie wydarzenia wskazują, że wiele racji miał Zbigniew Ziobro i Solidarna Polska, mówiąc o niebezpieczeństwach, jakie niesie mechanizm warunkowości. Mamy tego przykłady, poczynając od rezolucji Parlamentu Europejskiego, poprzez przyspieszenie procedury orzekania Trybunału Sprawiedliwości i takie różne inne przykłady, ale to był także moment policzenia szabel, bo okazało się, że z 18 posłów Porozumienia z Jarosławem Gowinem głosowało razem 8. Na pewno tak. Ja uważam, że w ogóle takiego momentu policzenia szabel ani w przypadku Solidarnej Polski, ani w przypadku Porozumienia jeszcze nie było. Tak naprawdę taki moment policzenia szabel to jest ten moment, w którym mówi się wprost, wylatujecie z list wyborczych i musicie startować sami, albo zostajecie na nich. I uważam, że zarówno w przypadku Solidarnej Polski, jak i w przypadku Porozumienia, kiedy dojdzie do takiego no, twardego już liczenia szabel, tych posłów, którzy pozostaliby przy Zbigniewie Ziobro i przy Jarosławie Gowinie, byłoby znacznie mniej, niż wynikało to zarówno z głosowania nad Funduszem Odbudowy, jak i z głosowania nad kandydaturą Rzecznika Praw Obywatelskich. Ja muszę przyznać, że nie zgadzam tu się z panią redaktor. Uważam, że patrząc z perspektywy obydwu tych już kadencji, zwłaszcza tej drugiej kadencji, kiedy tych sporów z koalicjantami było więcej, więcej problemów było ze Zbigniewem Ziobro. Niezależnie od tego, czy on tu w przypadku Funduszu Odbudowy to dobrze argumentował, czy nie, no może by powiedzieć, że ten poprzedni kryzys, który pamiętamy, bo te dwa kryzysy na wczorajszym posiedzeniu klubu PiS były najbardziej wypominane koalicjantom. Fundusz Odbudowy i głosowanie w tej sprawie było wypominane Zbigniewowi Ziobro, a głosowanie w sprawie wyborów tych kopertowych i przesuniętych wyborów było wypominane Jarosławowi Gowinowi. O tyle w przypadku tych wyborów kopertowych też jest wiele głosów takich ekspertów niezależnych, którzy nie wtrącają się w tą wojenkę polsko-polską, że gdyby Gowin wtedy tego nie zablokował, to ten wynik wyborów byłby nieustannie podważany i byłaby nieustanna awantura wokół wyboru prezydenta, a tak został wybrany, uzyskał. I dziś już nikt nie wraca do tego, czy ten wynik wyborów, czy te wybory były w porządku, czy nie były w porządku, bo każdy wie, żeby się ośmieszał, gdyby to podważał. Natomiast problem z koalicjantami jest taki, że oni moim zdaniem w końcu zostaną postawieni pod ścianą i przed takim realnym policzeniem się, bo w dłuższej perspektywie Prawu i Sprawiedliwości uważam, nie jest potrzebna ani Solidarna Polska i Zbigniew Ziobro, ani nie jest potrzebny Jarosław Gowin i Porozumienie. To są ugrupowania, które cieszą się niewielkim poparciem, a od dwóch i pół roku przyprawiają Prawu i Sprawiedliwości i rządowi znacznie więcej problemów niż pożytku. Ja przytoczę tutaj cytat choćby z Ryszarda Terleckiego, szefa klubu PiS, który powiedział, że gdyby to od niego zależało, to on już dawno pozbył się obydwu tych koalicjantów i Solidarnej Polski i Porozumienia, no, ale on uważa, no że tak, w tej kwestii może jest radykałem i nie chce tego robić. Pan marszałek Terlecki słynie z takich dość dosadnych wypowiedzi. Mieliśmy no, tego ale kilka jest to dosyć istotna postać. Tak, no, ale pewnie wielu pewnie są tacy parlamentarzyści, którzy tak myślą. Ale jeszcze wracając do tych trudnych momentów koalicyjnych, czyli wyborów prezydenckich i funduszu odbudowy, to na wtorkowym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński wytknął te dwie rzeczy. Mówił o kryzysach wywoływanych przez koalicjantów, ale powiedział, że nie można udawać, że nic się nie stało, ale należy spuścić na to zasłonę milczenia. Trzeba myśleć o kolejnych wyborach, kluczowa jest jedność i współpraca, a Marcin Horała dzisiaj tak mówił.
Nasza koalicja już parę takich zgrzytów przeżyła i trwa dalej i rządzi Polską z korzyścią dla Polaków. I myślę, że dobrze, żeby było tak dalej. Niedobrze się stało, ale to jeszcze nie jest koniec świata, ani nawet koalicji. Każdy koalicjant, który jest koalicjantem wyraźnie mniejszościowym, no stara się jakoś podkreślić swój niezależny byt, znaleźć swoje miejsce na scenie politycznej, znaleźć swój elektorat. To jest do pewnego stopnia zrozumiałe i wybaczalne, natomiast no nie może przekraczać tej granicy, za którą zagraża spoistości koalicji. Tutaj takie przekroczenie nastąpiło, jedno. Nie ma więc co z tego robić jakiejś dużej tragedii, natomiast też oczywiście nie jest to coś, co można by zupełnie nie zauważyć i pozostawić bez konsekwencji. Pan poseł Horała odnosił się do głosowania nad Rzecznikiem Praw Obywatelskich, kandydaturą pani Lidii Staroń, mówiąc o tym jednym naruszeniu. W dalszej części wypowiedzi mówił, że pewnie jakieś tam kary zostaną pieniężne zastosowane, bo taki jest w klubie regulamin. Jeżeli się głosuje niezgodnie albo opuszcza się bez usprawiedliwienia obrady Sejmu, to są takie kary. Agnieszko, no więc wynika z tego, że pan prezes po ojcowsku wybaczył i nawołuje do jedności, do współpracy. No i tutaj będzie problem, dlatego że Jarosław Gowin podpisał się pod Polskim Ładem, a właściwie już kilka dni potem zaczął kwestionować zawarte tam pewne zapisy. Jestem, powiem szczerze, że troszkę zdziwiona tą łagodnością prezesa, jeżeli faktycznie wybaczył. Wydaje mi się, że chyba może nie do końca, ale taki przekaz musi na razie... Wybaczył, ale nie zapomniał. No, chyba raczej tak. Wydaje mi się, że taki przekaz po prostu musi wychodzić na zewnątrz ze Zjednoczonej Prawicy, w tym też jakby no, od niego samego, tak jakby od no, ojca i matki w zasadzie Zjednoczonej Prawicy, tak? Aczkolwiek tutaj naprawdę ja powiem, że jeżeli właśnie wyborcy, ja mówię o wyborcach Prawa i Sprawiedliwości, ale też Zjednoczonej Prawicy, jeżeli wyborcy sami to obserwują, wszystko co się dzieje, to prezes też nie może pomijać nastrojów tych ludzi właśnie, którzy to obserwują, a obserwują to z niesmakiem i to bardzo dużym. Jeżeli sobie popatrzymy na komentarze zwykłych ludzi i gdzieś tam właśnie no, ja staram się rozmawiać też z różnymi osobami, z takimi zwykłymi, którzy nie pełnią żadnych funkcji politycznych, ale powiedzmy tam mają określone sympatie, tak, to najczęściej właśnie słyszę narzekania na Jarosława Gowina. I muszę powiedzieć w takim ogóle, bo oczywiście tutaj można mówić w szczegółach, ale w takim bardzo dużym ogóle, to właśnie wyborcy Zjednoczonej Prawicy, czy może bardziej ściślej Prawa i Sprawiedliwości, mają dosyć tej sytuacji i właśnie takiego pobłażania ze strony prezesa i władz w ogóle Prawa i Sprawiedliwości wobec koalicjantów. Są tym zmęczeni, mają tego dość i są zdania, że najwyższa pora coś z tym zrobić, a krótko mówiąc są nawet zdania, żeby pożegnać przede wszystkim Jarosława Gowina. Teraz redaktor Skowron na zakończenie tej części. Panie redaktorze, jakiś czas temu Jarosław Gowin w jednym z wywiadów powiedział, że on nie wyobraża sobie poszerzenia koalicji, a z drugiej strony ten dzisiejszy sondaż mówi o tym, że wyborcy PiSu nie wyobrażają sobie, że gdyby rozpadła się koalicja, zostałoby tylko Prawo i Sprawiedliwość, żeby dołączyć kogoś. Tutaj mamy teraz partię, którą próbuje zorganizować Adam Bielan, który mówi, że chętnie by został koalicjantem tutaj w tej, ta jego partia. Czy to będzie tak, że jeżeli zostanie w tym samym składzie Zjednoczona Prawica, to będzie się to odbywało na zasadzie tak, jak to miało miejsce z Pawłem Kukizem, czyli podejmowanie z różnymi, bo tam się jakiś nowy klub, czy tam koło poselskie niezależne tworzy, tutaj mamy Adama Bielana, i będzie to taka seria porozumień programowych, szukania koalicjantów do różnego rodzaju przeprowadzania projektów w Sejmie. Tak, wydaje mi się, że do końca tej kadencji, o ile nie będzie ona przedwcześnie zakończona, o czym się plotkuje też w parlamencie, do końca tej kadencji będzie to wwiązanie się w takie doraźne koalicje, bo Prawo i Sprawiedliwość tak naprawdę takich kluczowych ustaw, które ma do przegłosowania do końca kadencji, jeżeli zdąży, to są te ustawy związane z Polskim Ładem. I do tego jest potrzebna większość. Natomiast uważam, że później w dalszej perspektywie zarówno Jarosław Gowin i Porozumienie, jak i Solidarna Polska i Ziobro, no to jest ryzykowne zawsze tak wieszczyć, co się stanie, ale uważam, że zostaną wypchnięci ze Zjednoczonej Prawicy przez PiS, który już będzie zmęczony po prostu tą sytuacją walki ciągle ze własnymi koalicjantami, a nie z opozycją. I zostaną wypchnięci w takim momencie, żeby już mieli jak najmniej czasu na rejestrację własnych list i na zakończenie.
zagrożenie w wyborach Prawo i Sprawiedliwości, które będzie startowało. No to makiaweliczny plan. To nie jest taki makiaweliczny, to jest coś, co będzie korzystne dla PiS-u, a prezes PiS-u powinien myśleć o tym, co jest korzystne dla jego partii. No właśnie, i w tym momencie tę część naszego programu kończymy. Proszę z nami zostać, w tym samym składzie spotkamy się z państwem za kilka minut.